Spokojnie, ten odcinek można nazwać Tarpie w deszczową pogodę. Oki waleczny. Jest. Jest. Cały czas te wszystkie karpie większe łowię na pelet o smaku ananasa. Mam się go wyholować. Piękny, pełnouski drań. Siedzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Darys Wód. 18 już odcinku na kanale Darys Wód. Znajdujemy się na tym samym miejscu, co kilka tygodni temu złowiłem moją życiówkę karpia 15 kg. W rogu ekranu macie proponowany odcinek. No więc nie ma co mówić, tylko łowić. I takie karpie, muszę pobić teraz rekord. Pierwszy mój zestaw to w koszyczku halibut truskawka plus halibut czerwony, a na haczyku kulka o smaku waniliowym 20 mm. Kolejny mój zestaw to ta sama mieszanka peletów, a na haczyku tym razem kulka halibutowa 20 mm. Ten odcinek można nazwać Karpie w deszczową pogodę, bo cały czas nie leje, tylko pada taki spokojny deszczyk. Już 3 karpie mam na koncie. Co najlepsze, to najmniejszy karp jest około 20 cm, 25 cm, wziął na kulkę 20 mm halibut. No, widać, że te małe biorą na większe, a te większe na te mniejsze. No i fajnie, to łowimy sobie. Kolejne branie. Nie wiem, czy siedzi. Siedzi, siedzi! O, ładny. Ładnie walczy. Ale... O, niezaliczony. Spiął się. No, zdarzają się takie przypadki. Co... No, szkoda. No. Ale ładny był, pewnie znowu miał skieróweczkę. No, trudno. Peletu nie ma. Nie ma się co załamywać. Szkoda. Kolejny mój zestaw na karpika jest pelet ananasowy i w środku ta sama mieszanka peletów. Jedną wędkę mam zarzuconą o tam, tam centralnie, a drugą tam mam zarzuconą. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam na tych wędkach na stojaku dwa razy po 20 mm. Duże kulki nastają się na duże, tłuste karpie. Mam kolejne branie na tej wędeczce na pelet. Nie wiem, coś tam jest. Jest coś malutkiego bardzo. Nie, no nie jest taki... Nie jest taki malutki. O! Taki garbusek. Ups, 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 ups. Siop, siop, siop. Czekaj, zaczekaj, wypuścimy się. O Jezus Maria. Wiecie co, na tych rybach to można. Od razu cię wypuszczamy. Już cię nie męczymy, bo jesteś ładny na pelecik. Jest. Jest bydle. Jest, jest, jest. Piękne branie było. Jest, 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 jest. O. Piękne bydle.
No malutki. Myślałem, że jest większy. Dobra. Jest. Kilóweczka będzie. O. Dobra, odczepimy go. Taki piękny malusek. Cały czas te wszystkie karpie większe łowię na pelet o smaku ananasa. No i fajnie. Pelet 12 mm, jak dobrze pamiętam. O. Mamy pięknego kolejnego dzisiaj już karpika. Też ładny sazanek. Ładnie walczy. Oj, oj. Siedzi? Siedzi. Oj, oj, oj. Mamy chłopaka, mamy. Oj, oj, oj. Ciężko tak samemu. O, mamy chłopaka. Gałęzie nam trochę przeszkodziły. Jesteś. Jesteś kochany. O. Tu jeszcze jedna wędka niezarzucona pod poprzednim karpiu. O. Sadzanek ładny. Trzeba będzie zaraz odpiąć. Pelecik zjadł. I dobra. Tylko jedna wędka została na wodzie. A tu jedna leży po mniejszym karpiku na kulkę 20 mm. A na pelet cały czas takie wielkoludy biorą. Taki ładny karpik. O. Mata jest. Jak profesjonalista. Coś siedzi, ale nie dużego. Albo nie. Nie. Dobrze. Popłynęło sobie. Ale było branie. Wszystkie wędki na wierzchu. Żadnej nie ma zarzuconej. Siedzi. Ładny. Jest ładny karp na kulkę waniliową 20 mm za dolną
wargę się zapiął delikatnie. Tak dziwnie, że tak delikatnie udało mi się go wyholować. Piękny, pełnouski drań. O, taki wielkolud, piękny. O, z porównaniem do ręki. Będzie z 2 kilo na maksa. Dobra, zaraz go zważymy. Muszę wam powiedzieć, że tak kapryśną pogodę, jaką mamy dzisiaj, że teraz na przykład 300 opadać, a za chwilę będzie padać. Nie daj Boże. Nie daj Boże. Nie daj Boże. No, łapiemy wanny karpie. Największy karp to 1,70. 1,700, jak to się mówi. No i dobra. Co będzie dalej, to będzie dalej. Czekamy na takiego karpia powyżej 16 kg, żeby rekord pobić. Nie żartuję. Sam bym sobie chyba nie dał rady z takim karpiem. Oki waleczny. Jest. O. Jest. Ładny karpik. O. Mamy karpika. Oj, cicho. Cicho. Taki karpik. Kolejny dzisiaj już karpik ląduje do wody. Zaczął padać deszczyk, ale to nie szkodzi, nie takie rzeczy się przetrwało, a ja sobie jestem pod zadaszeniem, fajnie cieplutko, nie wieje wiatr, to najważniejsze i łowimy. Przed chwilą złapałem takiego sazana, pięknego, kilo na 100% ma, piękny, zobaczcie jak się zapiął, za wargę, za dolną wargę, nie męczymy rybki. 5 minut po zarzuceniu, przepraszam, telefon dzwoni, nie odbiorę teraz, 5 minut po zarzuceniu, taki oto karpik, za chwilkę zważymy, myślę, że z kilo będzie miał. Piękny, piękny karpik, 5 minut po zarzuceniu. Dobra, nie męczymy. Ważymy naszego karpia. Nasz karp ma kilo, równo kilogram, bo mata waży 15. Dobra, nie męczymy naszej rybki, bo się i tak już namęczyła holem. Na drugi raz nagram hol, jak mi się uda.
Ładny karpik mi się udało złowić. Kilo, równo kilo wagi. No i próbujemy dalej. Deszcz nie jest wcale taki zły na rybach. Wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Polecane filmy. Obejście będzie ciekawie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dary z wód.